proszę Państwa, jakie to śmieszne, jakie to... O Jezus, jakie to śmieszne. ...pocięte i co jest pokazywane widzom naiwnemu... Rozbawił mnie ten film dzisiaj z tą panią Jaworowicz. Przez jej taką wypromowaną postawę kobiety, która rzeczywiście pochyla się nad ludzkim szczęściem. To nieprawda, proszę Państwa. To jest hamka i bardzo prosta kobieta. I pokażę Państwu, jak... stawiając ją przed sądem, składając akt oskarżenia, gdzie w sądzie powinniśmy rozstrzygać te spory, na sali sądowej, zostałem przez nią wyzywany, sponiewierany i kopnięty. Tak, proszę Państwa, kopnięty. Lysia mówi do mnie skopnięty. Tak powinna postępować osoba, która Wiktory, przepraszam, osoba Wiktory popularność. Za rok 2017 po prostu powinna dostać kampę roku. Tak, sporo chmur, to możecie poglądać. Jest 6.05, sąd. Warszawa Mokotów przy ulicy Ogrodowej. Właśnie wchodzę przed salę rozpraw. Przedstawiam się, jestem dziennikarzem, zresztą wszyscy mnie znają, filmuję. Ten gwiazdek kurczy z prawej strony to profesor Towarzysz Bielecki. Stary komuch, wysoki rango, a to Elżbieta Jaworowicz, redaktor. Wychodzi tam nakrzyczeć, naskarżyć na mnie, na policję, że właśnie jako dziennikarz w miejscu publicznym mam czelność i tupet ją filmować. Ona to zawsze robi. I teraz będzie, za chwilę będzie kopniak. Za chwilę mi kopnie, o. Tutaj się w potyczkę słowną zdałem z adwokatem Markiewiczem, który nie zna prawa prasowego, no wymienia artykuły prasowe, które nie istnieją. O, tu właśnie zostałem kopnięty i mówię, kopnęła mnie pani. A ona krzyczy, oczywiście, pewna siebie, chamstwo i prostactwo. I tyle będzie sprawa karna. Ciekawe, czy dostanie Wiktora zakopanie swoich adwersarzy. To tyle. Reszta będzie relacjami z sali sądowej. Ona tryb wyboru przez Sejm sędziów do Rady. Obecnie mamy przerwę obiadową w posiedzeniu komisji. Po przerwie jej obrady będą wznowione, a ja zacznę od pytania, jak blisko jesteś. Od 20 lat jestem dziennikarzem i wydawcą. Znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, co wolno mi w miejscu publicznym, jak mam się zachować, kiedy, w jaki sposób się czeka. Nie złamałem większą część prawa społeczeństwa, obyczajów. No i jeszcze jest tak, że dużo ludzi jest podobnych, to nie musi może być ona Jaworowicz, ale jak ona mówi, że się tak nazywa. Nie kopnęła w jakiej sytuacji? No i oczywiście Marek Markiewicz, adwokat, no najgorszy z jakiegokolwiek adwokata, który widziałem, publicznie kompromituje wymienienia artykułu prawa prasowego, że ich nie ma. Nie było, a wiele razy przecież robił za eksperta w mediach. Proszę Państwa, to jest żenada. Tak niestety jest cały ten problem z prawa prasowego. I będę jego kulisów cwaniał. Którzy w nim biorą udział. Tych przede wszystkim, jak Elżbieta Jaworowicz, która jest oskarżona o fałszerstwa, o kłamstwa. No to jeszcze czegoś takiego to w ogóle nie było, wiecie Państwo, bo ludzie są przyzwyczajeni do tej Polski komunistycznej, a tutaj masz jakie są liryki. No. Będziemy tego dowodzić. Proszę pana, ja wiem, ja jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Ale też jest sytuacja, kiedy prokuratorzy nie dowiązują się ze swojej roli, wysyłają kiedyś. Ja z tego będę robił bardzo dokładny materiał relacjonował na bieżąco, żebyście nie mogli dalej robić takich świnek. A to są po prostu. Poza tym. Tak, 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 t
ten stopień przewlekłości postępowań. No to jest jeszcze do zrobienia. Panie Borowicz, napuszczamy policję. Widziałeś, co to jest za typ? Na co? Bezczelny typ. Policja wyprowadziła do zera. Ja właśnie dokumentuję to, co pani robi i mówi w tej chwili. Proszę bardzo, wyjść stąd. To jest do zera. Pan mnie nie interesuje, interesuje mnie pani Roborowicz, to pan przecież zakazuje. Ja panu to powtarzam czwarty raz. A ja panu powtarzam, niech pan sobie da spokój, dobrze? Bo ja nie potrzebuję zwracać pana uwagi, naprawdę. Pani Jaworowicz mnie przed chwilą kopnęła. Proszę wyjść stąd, pan jest po prostu zero. Kim jestem? Gorzej jak. No niech pani powie, kim jestem, no. Bo bardzo szybko jeszcze procedowaną ustawę. Trzeba było przeczytać dokładnie pozew, co pani przeemitowała. I to wbrew decyzji sądu, który był zakaz emisji. Nawet sąd napisał, że lincz pani zrobiła. Zbadałem zakaz fotografowania. Ja pana nie fotografuję. Zakaz fotografowania. Ja jestem dziennikarzem. Szkodzi. 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 Że wezmą za psiarz, jak ci zobrzydcy z centralnego, bo to jest, wiesz, trzeba za psiarz wziąć. Tak się boją w tej Polsce, że coś się wyda, że coś się okaże, że ludzie chcieliby być tymi faryzeuszami chodzącymi w bieli mentalnej, moralnej, o, wiarnej, bieli, bieli. Pani Jaworowicz ze sobą publiczną, ja w ogóle nie muszę pytać o sprawę, czy ona chce, czy nie chce, prawda? Poza tym, moment filmuje to, co ona mówi, bo teraz sądzę, że pokażę legitymację i czy nie. Nie nerwuję się, tak, mam się czym przejąć. Tak, proszę pana. Tak, bardzo dobrze pan mówi, tak. Ale też pan się tak opisuje. Na razie nie mamy takiej sytuacji, jak powiedzmy w czasie poprzednich świąt. Przedstawiciele opozycji, którzy dziś... O, i czas komuchów się skończył, proszę państwa, już teraz. ...wyrażają liczne obawy. No ja jestem po prostu zauroczona tym filmem i mało nie padnę tutaj trupem. Na benemerenti była Jaworowicz i się pyta, czy to ona jest ta Elka Pierdzielka, bo ja mówię, że proszę oglądać kanał Elka Pierdzielka. A ona mówi, czy to jest ona, ta Elka Pierdzielka. Myśmy z Anitą z nią rozmawiały, wywiad. Ale to było już ze 4 lata temu. Tam na benemerenci nie za bardzo potem wpuszczały, bo to jest czas komuchów. No i czy to wojsko, czy to kościół, to jak czas komuchów, to nie za bardzo chcieli wpuszczać. Przestała ludzi oszukiwać tym programem. Razy byłem widziałem, co się dzieje. Wszystko udokumentowane, zobaczymy. Ja bym prosił również panią Jaworowicz, ponieważ pani Jaworowicz mnie tu kopnęła i mnie naubliżała. I bym prosił o tutaj na taśmie filmowej. Ja bym prosił pan Janie w nocy, by proszę pan, kopnęła tu pani Jaworowicz, naubliżała i prosiłbym również o spisanie jej danych. No, jesteśmy tu po prostu, mamy konflikt, no, nie zajdzie się sprawa, tak, bardzo bym prosił, żeby pani Jaworowicz mnie spisać. Jeśli nie życzy pan prawa, to ten pan nie ten władzy nie życzył sobie, jeśli pan.
pani złoci sobie tam, gdzie pani chce. Pozew pani może zrobić. No. Nie mogę do niej tłumaczyć. Ja sobie nie życzę, żeby człowiek mnie zaczepiał. Przyszłam do sądu. W publicznym miejscu jestem człowiek, który wygląda jak wygląda. Da, zaczepia mnie. Proszę wyprowadzić tego człowieka. On nam zakłóca Widzisz, jak te komuchy, jak one bały się wszystkiego, jak one się chciały oddzielić, żeby nie było świadków, żeby nie było, żeby nic nie było. Widzisz, jakie nerdy. Teraz robimy kawkę, nie będę spała się, bo jest taki ciekawy film, mam, będę oglądała ten film ciekawy, no nie będę już spała dzisiaj, no rewelacje. Takie już są rewelacje ostatnie, że... Nie wiem, takie ciekawe. Dyracjami, wrzaskami, chamstwem, prostactwem pokazywane w najobrzydszy sposób. Państwowa komisja wyborcza, sama komisja w punkcie głosowania składa się z przedstawicieli kilku partii. Dzięki temu jedni patrzą na lepsze grupy. Jakie tematy takie widzą? Tak, cała Polska tutaj, tak, cała Polska tutaj. Nie wiadomo, czy to nie było jakie gówno. Która będzie obserwowała to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, prezentowała programy zmanipulowane, zafałszowane, ludzi, którzy zostali przez redaktor Jaworowicz pokrzywdzeni, również nepotyzm, który tam się plenił, a nawet łapownictwo. Miałem to propozycję wręczenia łapówek, o czym pogadałem. Pamiętamy, prokurator. Nie wszyscy przedstawiciele partii zasiadających w Sejmie skorzystali. No tak, z tym, że pamiętajmy, że to był jeden chyba z niewielu udanych trików Ryszarda Petru zastosowanych wobec Platformy Obywatelskiej, przynajmniej z tego, co wiemy na ten temat. Ustalenie było takie, że tuż przed tymi konsultacjami Petr powiedział przedstawicielom Platformy, że on nie idzie na konsultacje, ale może to oni nie poszli, skoro nie idzie też Nowoczesna, więc to się rozbiło takie rozgrywki. Także takie dosyć, to ciekawe było. Dosyć proste. Ale rzeczywiście już... Zaproś znajomych na dłużej. A już tam, zaraz zaproszę. I wtedy rzeczywiście trzeba iść w zapadę i wyjść na ulicę. Albo próbuje się jakoś wpłynąć na kształt ustawy, a ta propozycja miała taką możliwość. Więc skoro prezydent miał tutaj prezydent część argumentów opozycji przynajmniej przyjął, no to można było, jak sądzę, z nim dyskutować. Skoro nie było woli skorzystania z czegoś takiego, no to dzisiaj zostaje ten wariant, który mamy, czyli odwlekanie ustawy jeżeli to się uda, o kolejne tygodnie, bo pewnie nawet nie miesiące. Posłanka Gasiuk-Pichowicz mówiła też dziś, że to, w jakim miejscu się znajdujemy, jeśli mowa o tych ustawach mających zreformować sprawiedliwości, to kapitulacja Pałacu Prezydenckiego i osobista porażka Andrzeja Dudy, który prezydenta Andrzeja Dudy, który w niej trzeba interpretować bardziej w kontekście tego zachowania opozycji wobec Andrzeja Dudy zaraz po wetach. Wtedy przez krótki czas ten prezydent, którego wcześniej Państwa z bazaru. To ja. Które czeka w pokoju na to, aż prezydent stworzoną niechcący, podłą w pułapkę wybierając prezydenta, no bo jeżeli się zmienia w taki sposób zdanie, 180 stopni, stąd nie zowąd, na podstawie w sumie jednej reformy, to nie jest tak, że to trwało, powiedzmy, przez rok, no to... to w takim miejscu tylko stalowej woli zaczynała swoją karierę obecna redaktor Elżbieta Jaworowicz. Słynny późniejszy występ do Nis Mazowiecki, gdzie musiała spierdalać ze straganu. Język adekwatny do miejsca, w którym jesteśmy i to
dalszych poczynań Elżbiety Jaworowicz, która awansowała na członka Straży Przemysłowej w telewizji przy ulicy Woronicza. No, awansowała tam w drodze, nie powiem czego, ale na, powiedzmy, prawą rękę ówczesnego prezesa telewizji Szczepańskiego. To była gwiazda komuny, bardzo wpływowy człowiek. Kobieciarz, bawiarz, alfons i złodziej i oszust, nawet za czasów PRL-u ścigany przez prokuraturę, zostawiany przez całe jego partnerki, przy czym krytyka polityczna zawiesiła z nim współpracę, natomiast Wypieralski został zawieszony w pracy na własny wniosek. To nim zapytam panią o komentarz bezpośrednio odnosząc się do tej sprawy. Wcześniej pytanie takie bardziej natury ogólnej, czy polskie prawo stoi w takich sytuacjach za poszkodowanymi? No, to zależy. Z jednej strony mamy rzeczywiście regulacje, które pozwalają na ściganie. W obecnych czasach Elżbieta Jaworowicz to gwiazda TVP. Ma nawet nagrody czorty za co, ponieważ nie ujawnia się jej prawdziwego życiorysu ani kulis programu Sprawa dla Reportera, który jest pełen fałszu, przeinaczania faktów, robienia z bohaterów fałszywych przestępców, fałszerzy. Nawet eksperci, którzy tam biorą udział, nie do końca wiedzą, z kim mają do czynienia, bo dostają fragmenty akt, a same zdjęcia, reportaże z terenu też są robione tendencyjne, pod z góry ustaloną tezę, czyli bohater, a tak naprawdę na przykład wyłudzacz setek tysięcy kredytów i tak dalej. Jakby nikt nie ma odwagi głębiej zajrzeć w kulisy programu Sprawa dla Reportera, i Jaworowicz robi co chce, welbie się tej prostej kobieci, nie z takimi bazarowymi, gminnymi manierami na salonach stolicy, welbie się poprzewracało i uważa, że jest już nietykalna, bo magia i potęga telewizji jest niesamowita, ma też budżety, pieniądze na procesy sądowe, w końcu przegrała kilka, ale nie dość głośno były jakby pokazane. Do dzisiaj większość ludzi, która ogląda ten program, uważa, że to jest bardzo zacna i szlachetna postać, jak i również część z tych ludzi, którzy brali udział w tym programie, ale bardzo duża część ludzi, którzy w tym programie zaistnieli, ma uzasadnione pretensje do pani Jaworowicz, że fałszuje fakty na potrzeby słupków oglądalności. I nie, to też jak w sensie pewnym dotyczyło, ponieważ byłem ponad 20 programach świadkiem, jak te programy powstają i jak są później okrojone, pocięte i co jest pokazywane widzowi naiwnemu urobionemu przez jej taką wypromowaną postawę kobiety, która rzeczywiście pochyla się nad ludzkim szczęściem. To nieprawda, proszę Państwa. To jest hanka i bardzo prosta kobieta. I pokażę Państwu, jak stawiając ją przed sądem, składając akt do oskarżenia, gdzie w sądzie powinniśmy rozstrzygać te spory, na sali sądowej, zostałem przez nią zwyzywany, sponiewierany i kopnięty. Tak, proszę Państwa, kopnięty. Czy tak powinna postępować osoba, która ma Fryderyki, czy Wiktory, przepraszam, to są chyba Wiktory popularne. Być może za rok 2017 powinna dostać kandydaturę. Zwłaszcza kwestię dotyczącą Michała Wybieralskiego, a więc szefa wydawców wyborów. 26 lipiec sąd, który został zawieszony w pracy na własny wniosek. Właśnie wchodzę przed salę rozpraw, przedstawiam się z tym dziennikarzem, zresztą wszyscy mnie znają, filmuję. Ten gwiazdek kurczę z prawej strony to profesor towarzysz Bielecki. Stary komuch, wysoką rangą, a to Elżbieta Jaworowicz, redaktor
krzyczeć, no skarżyć na mnie na policję, że właśnie jako dziennikarz w miejscu publicznym mam czelność i dupet ją filmować. Ona to zawsze robi. I teraz będzie, za chwilę będzie kopniak. Za chwilę mnie kopnie. O, tutaj się w potyczkę słowną zdałem z adwokatem Markiewiczem, który nie zna prawa prasowego, no wymienia artykuły prasowe, które nie istnieją. O, tu właśnie zostałem kopnięty i mówię, kopnęła mnie pani. A ona krzyczy, oczywiście, pewna siebie, chamstwo i prostactwo. I tyle będzie sprawa karna. Ciekawe, czy dostanie Wiktora za kopanie twoich adwersarzy. To tyle. Reszta będzie relacja z sali sądowej. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy od 20 lat jestem dziennikarzem, wydawcą. Znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, co wolno i jak mam się zakładać, kiedy, w jaki sposób. Już teraz Lidl znajduje się w krajnych lotkowych ponad 30 zestawów leków w super cenach. Bogate zestawy sami, jak się zachowała Elżbieta Jaworowicz, co mówiła, jak mnie kupiła, w jakiej sytuacji. No i oczywiście Marek Markiewicz, adwokat. No najgorszy z jakiegokolwiek adwokata, którego widziałem, publicznie kompromituje imienia artykułu prawa prasowego, których nie ma, nie było, a wiele razy robił za eksperta w mediach. Proszę Państwa, to jest żenada. Tak niestety jest cały ten program z prawa do reportera i będę jego kulisy odsłaniał sukcesywnie, jak i ludzi, którzy mnie biorą. Tych przede wszystkim, jak Elżbieta Jaworowicz, która jest oskarżona o fałszerstwa, okłamstwa, podmienienia. W ten sposób znalazła się w sądzie jako oskarżona o swoje zachowanie. Wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Kłamstwo to jest tak strony, proszę pani. Będziemy tego dowodzić. Proszę pana, ja wiem, jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Ja z tego będę robił bardzo dokładny materiał i relacjonował na bieżąco, żebyście nie mogli dalej robić takich świnnych. A poza tym... Tak. Panie Jaworowicz, napuszcza na mnie policję. O, kupowałem. Widziałeś, co to jest za ty? Bezczelny. Zapraszam, ja właśnie dokumentuję to, co pani robi i mówi w tej chwili. Proszę bardzo, wyjdź stąd. To jest nowa forma placówki umożliwia świadczenie usług osobom rozważającym. Jestem dziennikarzem, znam swoje prawo. Dobra. Pan mnie nie interesuje. Interesuje mnie pani Rowerowicz, która mi się zakazuje. Ja panu to powtarzam czwarty raz. A ja panu powtarzam i pan sobie da spokój, dobrze? Bo ja nie potrzebuję zwracać pana uwag. Naprawdę. Pani Jaworowicz mnie przed chwilą kopnęła. Proszę wyjść stąd, pan jest po prostu zerem. Kim jestem? No i pani powie, kim jestem. Trzeba było przeczytać dokładnie pozew, co pani tuż wyemitowała. I to wbrew decyzji sądu, który był zakaz emisji tych kłamstw. Nawet sąd napisał, że lincz pani zrobiła. Odroczenie pracy komisji do czasu. Czy pana ale zakaz fotografowania? Ja pana nie fotografuję. Ja jestem dziennikarzem. Szkodzi. Tak, tak. Ja mam, wiem, co robię, bo jestem 20 lat dziennikarzem. Jezus Maria, właśnie. Jest trochę innych obyczajów. Walence, uspokój się.
Nie no, rewelacyjny film znalazłam dzisiaj. Znalazłem. Popnięty w dupę. Panie, ja warunku z osobą publiczną, ja się w ogóle nie muszę pytać o zgodę, czy ona chce, czy nie chce, prawda? Poza tym komend filmuje to, co ona mówi pod moim adresem, zaraz pokażę. Legitymacji masz i czy nie. Nie się tak, mam się czym On chyba ma w klapie tą kamerę przypiętą i tylko dodatkowo nagrywa. W pierwszej kolejności przesłuchali ojca noworodka, ale nie znaleziono dowodów jego winy. Następnie na komisariat trafiła 18-letnia matka chłopca. Kobieta przyznała, że znęcała się nad dzieckiem, twierdzi, że go nie chce i czuje do niego odrazę. Już usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu. Brawo! Rękę. Jak się ma tak opiekować tym dzieckiem? Informacyjna agencja radiowa, polska ambasada w Oslo zażądała od NRK sprostowania. Chodzi o artykuł poświęcony 75. rocznicy deportacji do niemieckich obozów koncentracyjnych ponad 700. W obecnych czasach Elżbieta Zjadorowicz to gwiazda TVP. Ma nawet nagrody czy za co, ponieważ nie ujawnia się jej prawdziwego życiorysu, ani kulis programu Sprawa dla Reportera, który jest pełen fałszu, przeznaczenia faktów, robienia z bohaterów fałszywych przestępców, fałszerzy, nawet eksperci, którzy tam biorą udział, nie do końca wiedzą, z kim mają do czynienia, bo dostają fragmenty akt, a same zdjęcia, reportaże z terenu też są robione tendencyjne, pod z góry ustaloną tezę, czyli bohater, a tak naprawdę na przykład wyłudza setek tysięcy kredytów i tak dalej. Jakby nikt nie ma odwagi głębiej zajrzeć w kulisy programu Sprawa dla Reportera i Jaworowicz robi co chce, wełbie się tej prostej publicznie z takimi badarowymi, gminnymi manierami na salonach stolicy, wełbie się i poprzewracało i uważa, że jest już nietykalna. Bo magia i potęga telewizji jest niesamowita. Ma też budżety, pieniądze na procesy sądowe, w końcu przegrała kilka, ale nie dość głośno były jakby pokazane. Do dzisiaj większość ludzi, która ogląda ten program, uważa, że to jest bardzo zacna i szlachetna postać. Jak i również część z tych ludzi, którzy brali udział w tym programie. Ale bardzo duża część ludzi, którzy w tym programie zaistnieli, ma uzasadnione pretensje do pani Jaworowicz, że fałszuje fakty na potrzeby słupków oglądalności. I mnie to też w jakimś sensie pewnym dotyczyło, ponieważ byłem ponad 20 programach świadkiem, jak te programy powstają i jak są później okrojone, pocięte i co jest pokazywane widzom naiwnemu i urobionemu przez jej taką wypromowaną postawę kobiety, która rzeczywiście pochyla się nad ludzkim nieszczęściem. To nieprawda, proszę Państwa. To jest hanka i bardzo prosta kobieta. I pokażę Państwu, jak stawiając ją przed sądem,
składając akt oskarżenia, gdzie w sądzie powinniśmy rozstrzygać te spory. Na sali sądowej zostałem przez nią wyzywany, sponiewierany i kopnięty. Tak, proszę Państwa, kopnięty. Czy tak powinna postępować osoba, która ma fryderyki, czy wiktory, przepraszam, to są chyba wiktory popularne. Być może za rok 2017 informacje, że świadek ma przekazać te kandydaty, mieszkańcy protestują. A świadek, rozumiem, nie badając tego, przekazuje ten budynek jeszcze przed decyzją dekretową. Czy ja dobrze rozumiem? Czy tak to mniej więcej wyglądało? A czy jest teraz mowa, że nie jest wykazywany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomości na podstawie decyzji? Właśnie wchodzę przed salę rozpraw. Przedstawiam się, jestem dziennikarzem, zresztą wszyscy mnie znają, filmuję. Znaczy to dzisiaj jest z perspektywy czasu, musisz powiedzieć, czy to jest w porządku, że powiedzieć Bielan na terenie, którego znajdowała się ta nieruchomość reprywatyzowana z mieszkańcami. Czy to jest w porządku, że burmistrz nawet tego nie analizuje? A to już jest tak, Jaworowicz, redaktor, wychodzi tam nakrzyczeć, naskarżyć na mnie, na policję, że właśnie jako dziennikarz w miejscu publicznym mam czelność i dupę miał filmować. Bezpośrednio do pana burmistrza, z którym wynikało, że ta reprywatyzacja może być robiona na granicy. Tutaj się w potyczkę słowną zdałem z adwokatem Markiewiczem, który nie zna prawa prasowego, na wymienia artykułu prasowego, które nie istnieją. O, tu właśnie zostałem kopnięty i mówię, kopnęła mnie pani, a ona krzyczy, oczywiście, pewna siebie, chamstwo i prostactwo. I tyle będzie sprawa karna. Także zaangażowaną w temat. Ciekawe, czy dostanie Wiktora za kopanie twoich adwersarzy. Funkcję prezesa Posesa, reszta to jest firma, która zajmowała się będzie relacjami tego, z sali sądowej. Komisja weryfikacyjna, również po tym, jak ta kamienica została zreprywatyzowana i stąd podejrzenie członków komisji weryfikacyjnej, że istniał tam jednak konflikt interesów i Zbigniew Dudek musiał się dzisiaj od 20 lat jestem dziennikarzem, wydawcą. Znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, co wolno mi mówić, jak mam się zachować, kiedy, w jaki sposób. Nie złamałem dużego prawa i dobrych obyczajów. Docencie sami, jak się zachowała Elżbieta Jaworowicz, co mówiła, jak mnie kopnęła, w jakiej sytuacji. No i oczywiście Marek Markiewicz, adwokat, no najgorszy z jakiegokolwiek adwokata, którego widziałem, publicznie kompromituje, zmienia artykuły prawa prasowego, których nie ma i nie było. A wiele razy przecież robił za eksperta w mediach. Proszę Państwa, synada. Tak niestety jest cały ten problem z prawa Adwokatera. I będę jego komisji odsłaniał sukcesywnie. Ludzi, którzy w nim biorą udział. Tych przede wszystkim, jak już wiedziałem, która jest oskarżona o fałszerstwa, o kłamstwa i pomówienia. W ten sposób znalazła się w sądzie, jako oskarżona o to niezachowanie. Na Bielanach nie było więc aż tak szerokiego katalogu sposobów nękania lokatorów. Będziemy tego dowodzić. Proszę pana, ja wiem, jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Inne metody na to, żeby opróżnić, wyczyścić z lokatorów, jak to się bardzo ładnie. Ja z tego będę robił bardzo dokładny materiał i relacjonował na bieżąco, żebyście nie mogli dalej robić takich świny. Panie Jaworowicz, dopuszczamy na policję. O, kopnęła mnie, widziałeś? Widziałeś? Widziałeś, co to jest za ty? Ja właśnie dokumentuję to, co pani robi i mówi w tej chwili. Wyjdź stąd! Tego, że decyzja była wydana na podstawie właśnie
Jestem dziennikarzem, znam swoje prawa. Dobra, pan mnie nie interesuje. Interesuje mnie pani rowerowi, która mi się zlokalizuje. Ja panu to powtarzam czwarty raz. A ja panu powtarzam, niech pan sobie da spokój, dobrze? Bo ja nie potrzebuję zwracać pana uwag, naprawdę. Pani Jaworowicz mnie przed chwilą kopnęła. O. Proszę wyjść stąd, pan jest po prostu zerem. Z kim jestem? No niech pani powie, kim jestem, no. Trzeba było przeczytać dokładnie pozew, co pani już wyemitowała. I to wbrew decyzji sądu, który był zakaz emisji tych kłamstw. Nawet sąd napisał, że lincz pani zrobiła. Dokładnie tak. Proszę pana, ale zakaz fotografowania. Ja pana nie fotografuję. Ale zakaz fotografowania. Ja jestem dziennikarzem. Mieszkańcy. Szkodzi. Szkodzi. Tak, już to. Proszę pana. Tak. Ja mam, wiem co robię, bo jestem 20 lat dziennikarzem. Jezus Maria, właśnie. Trochę innych obyczajów, kultury. 42. To bardzo ciekawie. Teraz przechodzimy się do Sejmu, do naszego reportera Michała Jaworowicza. Ale ponownie. Ja się nie adaptuję, ja zostałem kopnięty, jestem dziennikarzem. Wypełniam też swoje obowiązki. Pani Jaworowicz jest osobą publiczną, ja się obronię przed tym każdym zaznaczeniem. Nie chcę, prawda? Dajcie spokój tej Jaworowicz, bo ja ryknę. Na temat ustaw złożonych przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie reformy sądownictwa się rozpoczęła. Mam się czym przejechać. Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa w Sądzie Najwyższym. Tak, bardzo dobrze pan mówi. Rozpoczęło się po godzinie 11. Zaplanowane jest na 3 dni, a więc dziś, jutro i pojutrze posłowie będą dyskutowali o ustawach zaproponowanych przez prezydenta i poprawkach wypracowanych wspólnie między Pałacem Prezydenckim. Kupa wariatów, proszę państwa. Jaka jest atmosfera na sali po przerwie? Teraz zabierała głos m.in. posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz, która... Czyli państwo zobaczą, dziad na dziadu siedzi, będzie się teraz mścił, bo ludzie sobie nie ustąpią. No, dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku. Gdy po prostu i tak im wszystkim prostym zewsząd nędza. Wtedy, kiedy czas przyjdzie na księdza, to wtedy, gdy chodząc, snopki przewraca, a co tłuszczej kopy ma. Przestała ludzi oszukiwać tymi programami. W tym momencie skończyła wypowiadać się w tej sprawie w odpowiedzi na wniosek posłanki. 20 razy byłem widziałem, co się dzieje. Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości, która jasno podkreśliła, że nie godzi się polski parlament na to, co zostanie zdecydowane w Brukseli. Ja bym prosił również panią Jaworowicz, ponieważ pani Jaworowicz mnie tu kopnęła i mnie naubliżała. I bym prosił ją tutaj. Mam to na taśmie filmowej. Ja nie wtrącę. Proszę pani, kopnęła mnie pani Jaworowicz, naubliżała mnie. Prosiłbym również o spisanie jej danych. Jak dziecko się zapomnieli. No, po prostu mamy konflikt. No, nie zajmijcie się prawa. A ta pani Jaworowicz jak myszka zamieniła się w myszki. Pani zgłosi sobie tam, gdzie pani chce, pozew pani może zrobić. Ja niczego nie trudno robić, ja sobie nie życzę, żeby człowiek mnie zaczepiał, przyszedł do sądu. W publicznym miejscu jestem człowiek, który wygląda i jak wygląda, zaczepia mnie. Proszę wyprowadzić tego człowieka, on nam zakłóca Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba, który powiedział: pan prezydent mówił, nie udział, nawet Orędzio o tym mówił.
że nie może większość parlamentarna czy wybierać członków KRS. Ja się z nim w ogóle nie zgadzam. Uważam, że Sejm nie ma prawa wybierać większości. Ale gdzie jest ta wiarygodność parlamentarna? On się wycofuje ze swoich słów. Państwo dzisiaj popierają, czy akceptują poprawkę PiS-u. Nie będę się zwracał na to, że pan prezydent jest niewiarygodny swoich rodaków. Taka tematyka interesuje. No, wariacjami, wrzaskami, chamstwem, prostactwem pokazywanym najobliższy sposób przez parlament. I przyjęcia takiego rozwiązania, z którego to właśnie Ukraina zrezygnowała, starając się o przyjęcie do Unii Europejskiej, bo chciała wypełnić. Tworzyła nawet stronę Jaworowicz kłamie, która będzie opisywała to, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Prezentowała programy zmanipulowane, zafałszowane. Ludzie, którzy zostali przez redaktor Jaworowicz pokrzywdzeni. Również nepotyzm, który tam się pleni, a nawet łapownictwo. Miałem propozycję wręczenia łapówek. O czym powiadam? Na tu już jest ten internet, czy nie w tym telefonie? Jakiś dzień przełomowy. Dlatego wiesz. Nie można tutaj powiedzieć, że dokonanie wyboru przez Sejm przedstawicieli wywodzących się spośród sędziów z automatu spowoduje utratę ich niezależności. Niezawisłość sędziowska, jak Państwo doskonale wiedzą, dotyczy kwestii związanych z orzekaniem przez sędziego i dotyczy jego przede wszystkim bezstronności, żeby nie wywierać wpływu na to, w jaki sposób sędzia orzeka. Nie rozumiem, w jaki sposób Państwo wiążecie członkostwo w KRS-ie czy sposób wyboru członków KRS-u z niezawisłością konkretnego sędziego orzekającego w danej sprawie. Ponadto Trybunał Konstytucyjny... Czy to nie jest to, co myśmy tu były? Było też wiele wypowiedzi. Proszę Państwa, przed Państwem znany i lubiany satyryk, mistrz satyry polskiej, Krzysztof Dałkrzewicz. Nie, to Dałkrzewicz. Ja cały czas właściwie słuchając to, co się dzieje, będąc za kulisami, zmieniałem tytuł. Ustawa o zmianie konstytucji RP. Ale jak usłyszałem ten dzisiaj o poprawkach do prezydenckich ustaw reformujących, dlatego oba wnioski odrzucone. Także ubierajcie płaszcze i lecimy. Językowe, techniczne, podobne temu. Dużo mówić. Ja oglądałem tego Jabola, muszę Państwu powiedzieć, że ja mam dwie butelki do dzisiaj u siebie w parku. Jedno się nazywa wino półsłodkie, a drugie wino Viagra. Słuchajcie, naprawdę było tak, i mam w domu, ile ja miałem podchodów moich kumpli, żeby wypić mi tę flachę. To proszę Państwa, jak już reszta jest dobrze w czubie, to ja zamykam na klucz ten barek, bo wiem, że po prostu już więcej tych butelek nie zobaczę, ale powiedziałem sobie, że ja je otworzę, jak wróci komuna i cholera jasna, tak już szykuję korkociąg. Ale tak tutaj słyszałem od Menelaka, jak Państwo zapewne wiecie, ja jestem ikoną menelstwa polskiego. Nawet guru bym powiedział. To, że jestem guru, to się dowiedziałem jakiś czas temu we Wrocławiu. Byłem na koncertach, miałem trochę wolnego czasu, wybrałem się na ten piękny wrocławski rynek Maskaca i nagle odpaliło od mojej strony bezbranny buł, taki jeden poza rzeczywistością, a drugi prosto na mieście. Ustawa przedstawiona na sali posiedzeń Sejmu. I nic więcej nie chcę. A o najważniejszych rzeczy. Czyli jakiś szacunek dla mojej osoby. A ten drugi tak się odsunął na moment, mówi: Hieniu, a co to za mieść? A ten mówi: człowieku, nie poznajesz przecież, to pan Dałkrzewicz, nasz promotor. Także... Także tak wysoko w tej hierarchii zaszedłem. No ale ostatnich parę pięknych słyszałem. Między innymi pan, który prowadzi biuro rejentalne na Dziądze, przyszła do niego właśnie ta
właśnie kosztem niebanalnych, w nastroju również niebanalnym. I on mówi do niej, co panią do mnie sprowadza? A ona mówi, wynas z ksiąg wieczystych. Słuchajcie, ja zauważyłem, że to szybciej do dziewcząt trafia. Że mężczyźni mają takie 5 sekund opóźnienia i dopiero później śmieją się dłużej. Zresztą w podobnym stylu to mi opowiadała pani, która ma aptekę i przyszedł do niej taki menel, któremu lekarz zabronił, żeby cokolwiek na spirytusie, ponieważ ma już te podroby na nitkę, a on tam już przychodził, kupował te spirytusy salicylowe i inne rzeczy i przyszedł któregoś dnia i mówi, pani magister, ja bym poprosił ten spirytus salicylowy, bo on mi bardzo dobrze na brzusie. A ona mówi, na te pana boleści, to ja mogę sprzedać panu lekarstwo tylko w czołkach. I on podobno tak zapadł się w sobie przy tym okienku i mówi tak, nie panie magister, w czołkach. Więc idzie taki zasyp do drzwi i pani magister słyszy, jak on do siebie mówi, ciotki, to sobie pani magister może w dół wsadzić. Tak sobie wymyśli, ale że jeżeli myślicie państwo, że oni nie myślą politycznie takimi kategoriami, nie, żyją życiem publicznym jak najbardziej. Mnie nie tak dawno opowiadał strażnik miejski w Grudziądzu, że z kolegą byli na patrolu w parku i nagle widzą dwóch takich delikatów popijających sobie wino, marki wino i kolega podszedł, mówi, wiecie panowie, że tutaj w parku nie można pić alkoholu, a jeden z tych meneli mówi, to tylko opinia. Tak sobie. Nie tak dawno mój znajomy mówił, że słyszał to, co się działo na przystanku autobusowym, że jeden do drugiego mówi, Hieniu, powiedz, dlaczego my nie chcemy wpuszczać tych uchodźców. A ten drugi mówi, bo oni jeszczą na Także widzicie państwo, takie głupoty, takie głupoty. Tak. A ta wariatka to w ogóle jeszcze tańczy. Przypadek się niedawno wydarzył w autobusie, że jakiś menel dorwał gazetę, którą ktoś zostawił i tak że Polacy lubią sobie tak żartem takim żyć, takimi żartami. Niech sobie pożyją żartem tej Elżbiety Jaworowicz teraz. No tak, bo to przecież właściwie Gronkiewicz zawiesiła. I teraz ona chciała tu na burdelu narobić, namataczyć, żeby nikt nic nie zauważył. To przecież LGBT nie jest winne, ale ona to chciała, wiesz, nie wiadomo co zrobić. Widzisz to? O, Radio Maryja. Świeckie radio, bo oni myśleli, że to oni są z Panem Bogiem. Tym nie jest Panem Bogiem, to jest radio świeckie. O, nie wiesz. To jeszcze kolejna z kwestii, która myślę żywo interesuje wszystkie te osoby, które trafiały na bruk w ostatnich latach w związku z działalnością czyścicieli. Będzie w pana
ocenie mogła podjąć wszystkie te tematy i przeprowadzić stosowne procedury. Tak można było powiedzieć, że sprawa tej dzikiej warszawskiej reprywatyzacji została rozwikłana. To perspektywa jest lat kilkunastu, dziesięciu. Trzeba pamiętać, że mamy 4 tysiące decyzji, które zostały wydane w ciągu 30 prawie lat, więc jest to ogromna skala. No, myślę, że to się niestety nie skończy z końcem jednej kadencji Sejmu, więc to jest ogrom tak naprawdę pracy. Komisja, ciężko spojrzeć na ile to jeden lat może trwać, zwłaszcza że komisja podejmuje jedną z 2 miesiące, to są jeszcze postępowania wyłącze, bo teraz to ruszało też sprawę przed sądem, więc tak naprawdę tej pracy będzie tylko więcej, ona będzie się kumulować jak kula śniegowa, natomiast no, już dzisiaj bardzo dużo dzięki tym wyznaniom lokatorów i tych wszystkich środowisk, które były pomijane przez lata, no mamy dużo inny i szerszy ogląd na temat tego, jak no, będzie karakteryzacja w Warszawie. No właśnie, to o czym też pan wspomniał, jeszcze czy to chodzi... Albo nie, nic nie wysyłam, bo to wiesz, nie chcę wszystkich, dziękujemy za opinię. Już nie wykorzystam. Komisja ma przeprowadzić taką rozprawę w sprawie 13. Komisja uchyliła decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą tej nieruchomości we wrześniu. To tylko takie przypomina. Bardzo dziękuję za komentarz. Jan Popławski, Miasto jest nasze, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niech wiem. Dziękuję. Oczywiście życzymy również. Ja Państwu po 3 ostatnie godziny dziękuję, życząc miłego południa. Łukasz Sobolewski. Do usłyszenia. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Maria, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przełożenia kontaktów, SMS-ów, co ja dziś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę. Co? Nie musisz, bo teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Jak ona mówi, stara kroża, a mówi jak ci. Polska zawarła z Wietnamem 8 umów międzyrządowych i biznesowych. Będą nowe placówki dla bezdomnych. Rząd przyjął projekt. O Jezus, o Jezus. Sam takie dziewczynki mówią, wie, takie co śledzikują. Ci. I Grzegorz Majewski. Zapraszam. Najważniejszy. Radiowy ekspres. W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniach od 24 do 25 listopada odbył się 10. Kongres Międzynarodowy Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia. Podczas pierwszego dnia prelekcje wygłosili znani profesorowie, którzy poruszyli wiele istotnych kwestii wiążących się z wiarą, patriotyzmem i niepodległością. Pierwszy dzień kongresu otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Trzeba być mądrym, korzystajmy z tego, z jakim przestajemy, powinniśmy się stać. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy
chcecie no, dzielić. Premier i minister nauki Jarosław Gowin podpisał umowę, która zwiększy wymianę studentką z Wietnamu i uruchomi na Uniwersytecie w Hanoi lektorat języka polskiego. I zwłaszcza studenci, słowo do zebranych skierował ksiądz kardynał Zenon Grocholecki, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego, który przypomniał słowa świętego Jana Pawła II. Chciałbym podkreślić, że polską kwestię bardzo aktualną fazę dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju. Święty Jan Paweł II powiedział: Kościół pragnie być obecny również w procesie przygotowania Polski do pełnego zjednoczenia z Unią Europejską. Słuszne jest dążenie do tego, aby Polska miała swe należne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych struktur Zjednoczonej Europy. Trzeba jednak, aby zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polski nie może się wyzbyć. Po wprowadzeniu w temat konferencji rozpoczął się prelekcję wygłoszoną przez Ale zdecydowanie w tym programie. Proces jest bardzo dużo, to są
że w tym programie Każdy z nas był radny.